Subskrybuj kanał MPGO GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania zbiorów opowiadań Sławomira Schutego, zatytułowanych Nowy, wspaniały smak i cukier w normie. Czyta Maciek Szklarz. Publiczności to się spodoba. To, co zdarzyło się ostatnio w jej życiu, było tak niesamowite i nieprawdopodobne, że Bożena myślała: To musi być bajka. To zbyt piękne, aby było prawdziwe. To cud, że wszystko ułożyło się w ten sposób. Mało brakowało, a nie zaznałaby tej podniecającej przedślubnej gorączki, wspólnych planów i kłótni co do listy zaproszonych gości, wzajemnych żalów, wyczerpujących zakupów sukni ślubnej, nieporozumień co do ilości potrzebnego na wesele alkoholu, jakich fascynujących chwil radości i tego oczekiwania, kiedy wreszcie usłyszy od najważniejszego mężczyzny w jej życiu sakramentalne i piękne tak. Wszystko zaczęło się od tego, że grubo ponad miesiąc temu poznała przez przypadek Darka. Darek, wracając od kolegi, lekko stuknięty, potrącił Bożenę tuż przed przejściem dla pieszych. Udało mu się przekonać, żeby nie wzywała policji. Na szczęście dla niego urazy nie były duże. Bożena od początku zaintrygowała postać szarmanskiego i wygadanego mężczyzny. Okazało się też, że Darek, który, poza językiem polskim, zna świetnie kilka przekleństw po angielsku i czesku, jest znakomitym rozmówcą i fascynującym człowiekiem. Na pierwszej randce Darek zabrał ją na stoisko sprzętu AGD i obiecywał, że wszystko, co będzie chciała, to jej kupi. Bożena była bez reszty oczarowana i nazywała go jedyną prawdziwą miłością. Właśnie miała ochotę na taką wielką miłość, bo rozstała się ze swoim chłopakiem. Kiedy na tarasie modnej, znajdującej się w centrum miasta restauracji, na ostatnim piętrze domu handlowego, jubilat, Darek zapytał, czy go poślubi, odpowiedziała bez wahania: Naprawdę pragnę zostać twoją żoną. A potem, spłoniona i szczęśliwa jak nigdy w życiu, przyjęła zaręczynowy pierścionek. Tańczyli podchmieleni do białego rana, nie zważając na napomknienia pracowników restauracji, którzy chcieli już zamknąć. To małżeństwo jest realizacją jej cichych marzeń o małżeństwie. Zdecydowała się nawet zakończyć swoją imponującą karierę za pocztowym okienkiem, by oddać się bez reszty życiu rodzinnemu i wychowywaniu ewentualnego potomstwa. Dla męża postanowiła też zwiększyć wydatnie wielkość swojego biustu z 76 na 89. Uroczystościom weselnym towarzyszyły wiwaty, fajerwerki i grill. Goście rozeszli się do domów, najedzeni i pijani. Za przystawianie się do panny młodej można było zarobić popysku. Przeżyli niezapomniane chwile. Jej małżeństwo z Darkiem przetrwało dwanaście dni. Bożena przyznała, że sypało się od początku i teraz chce rozwodu oraz sutego zadośćuczynienia. Darek pożegna się ze swoim małym fiatem i książeczką oszczędnościową. To było piekło. Jak twierdzi Bożena, mąż codziennie rano zjawiał się na planie filmowym na bani i nijak nie można było go zmusić do komplementowania jej możliwości kulinarnych. Poza tym notorycznie zapominał swoich kwestii. Czy Bożenę można winić? Przecież chciała tylko prawdziwego szczęścia. Zapłaciła za swoje mrzonki wysoką cenę. Przeżywa teraz autentyczny kryzys. Roztyła się w biodrach o 3 cm. Musi też szukać pocieszenia w ramionach starszego o 5 lat motorniczego. Właśnie dla niego zmniejszyła sobie znacznie biust z 89 na 78 i powiększyła usta o kontro zwarcia prawie 60 stopni. Mężczyzna. Przedmiot pożądania. Prostota. Elegancja i seksapil. Ta bawełna z dodatkiem lajkry spowoduje, że strój będzie doskonale przylegał do ciała. Ta dwukolorowa, asymetrycznie uszyta suknia dzięki swej długości przed kolano i bocznemu, dość głębokiemu rozporkowi wyeksponuje moje zgrabne nogi. O, odłożyło się trochę tłuszczyku na biodrach. Dzięki Bogu nie ma już tej wstrętnej gęsi i skórki, która nie pozwala na swobodną ekspozycję nuklatem, a tym bardziej teraz. Te kosmetyki doskonale stymulują krążenie, ułatwiają usuwanie toksyn i wody z tkanki podskórnej, wygładzają skórę i wysmuklają sylwetkę efekt. Efekt gwarantowany fantastycznie! Zamiast marnować cenne minuty na suszenie włosów, na szczotce nakręcę je na termowałki, w tym czasie zdążę się umalować. Włosy nareszcie odzyskały swój naturalny połysk. Ich jasny kolor rozpromienia mi twarz, dodaje jej blasku, jak to dobrze. Skrócenie ich i pozbycie się zniszczonych końcówek nadało fryzurze lekkości i sprężystości, ale efekt! Na twarz i szyję nałożę maseczkę opartą na naturalnych składnikach. Po dziesięciu minutach zmyję ją letnią wodą. Po takim zabiegu wyraźnie poprawił się wygląd cery. Jasny podkład, rzęsy zaznaczone brązowym lub czarnym tuszem, usta jasną, perłową pomadką w naturalnym kolorze. Hmm, naprawdę interesująca twarz. W tym sezonie znów jest modny manikur francuski, a poza tym wygląda naturalnie. Najpierw pomaluje paznokcie bezbarwnym albo bladoróżowym lakierem. Po dwudziestu minutach białą emalią zaakcentuje brzegi paznokci, a gdy ta warstwa wyschnie, pokryje całą powierzchnię płytki utrwalaczem. Nie, Nieźle. I jeszcze jakiś uwodzicielski zapach młodości. Łączący w sobie nuty zapachowe mandarynki, geranium, bergamoty i drzewa sandałowego. Ta linia zapachowa została wyprodukowana z myślą o mnie. Dynamizm. Tylko po jaką cholerę muszę się przebierać za kobietę. I to w dodatku ja, który należałem do najbardziej pożądanych mężczyzn na osiedlu. A i zawsze mi się wydawało, że umiem sobie radzić z kobietami, ale co mi tam? Na pewno się tym nie będę przejmował. Sprawdzam swoje umiejętności w dziedzinie kokieterii i uwodzenia. To nie jest oznaka słabości. Raczej męskości, a może kryzys charakterystyczny dla mężczyzn w moim wieku. Tak czy owak, życie nabrało właściwego tempa. Życie kobiet jest proste i tańsze. Może nie, ale przecież wszystko i tak drożeje niezauważalnie. W porównaniu z poprzednim miesiącem za margarynę i masło muszę zapłacić o osiem procent więcej. Staniały natomiast jaja, makarony i produkty zbożowe. Ale znowu ten okropny cholesterol. W zeszłą niedzielę zaprosiłem panią Anię i panią Agatę z rubryki towarzyskiej. Hmm, co za miłe rozczarowanie. Jakie smakowite z nich kąski. Choć zdziwiły się nieco na swój widok, bo dopiero co dowiedziały się o swoim istnieniu. Dały się jednak namówić na obiad, później podałem herbatniki i pomyślałem, że mógłbym je zjeść. Rozebrałem je do naga, oczywiście, że nie było łatwo. Udusiłem je wpierw kablem koncentrycznym od komputera, ciała pociąłem na drobne kawałki w wannie. O, jak to dobrze, że kupiłem w zeszłym miesiącu tę superkomfortową wannę dla dwóch osób. Przydała się! Następnie przyrządziłem je i po części zjadłem. Najbardziej smakowały puszyste uda pani Ani. Miała na nogach tipsy. Ugotowane z marchewką, cebulą, pomidorami i pieczarkami. No, może przesadziłem nieco z przyprawami. Urocze usta w galarecie. Pycha! Chociaż nie powinna smarować ich tą fatalną kredką o bliżej nieokreślonej barwie. Zresztą sam już nie wiem, do kogo przynależały. Delikatne mięso dwóch kobiet starcza mi na dwa tygodnie. a Potem się psuje. Coś się kończy, coś się zaczyna. Czy dzięki przyjaźni z Tomkiem nauczę się znów czerpać radość z prostych przyjemności? Wydaje się, że czuję coś więcej niż tylko sympatię. Sam tapetuje mieszkanie. Krócy pysk, kto mi wyjął pilot z woreczka? Mirek poczerwieniał na twarzy od zdenerwowania. Kto? 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 Pytam się kto? Ja nie, odpowiedziała z kuchni Gośka. Przecież wiesz, że wiem, że pilot wyjęty z woreczka się niszczy. To dobrze, że wiesz. Mirek włożył pilota do woreczka i przestudiował kanały. Na ścianie w dużym pokoju, centralnie, duży, retuszowany portret Mirka z czasów, jak był w wojsku. Wysokie czoło, zadziorne spojrzenie, włosy zaczesane gładko do tyłu, cwaniacki uśmiech, za którym tak szalały dziewczyny i który oczarował gośkę. Obok ich zdjęcie ze ślubu. Mirek stoi wyprężony w starannie wystudiowanej pozie. Wygląda jak aktor. Dalej Mirek i biały niedźwiedź w Zakopanem na nartach. Oprawiony dyplom z czasów szkoły. Papież podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Jakieś góry z kalendarza, na pewno nie Tatry. Mirek, jak był z pracowniczą wycieczką w Jugosławii, Adriatyk, błękitne niebo, kamieniste plaże. Wycieczka się zwróciła z nawiązką. Sprzedał chyba wtedy z siedem kompletów drewnianych szachów i pewnie poszłoby więcej, tylko żeby można je było jakoś przewieźć. Miał trzy wypchane walizy, ale problemów w autokarze nie było. Niektórzy mieli tylko dwie i musieli stawać na głowie i wykłócać się z kierownikiem wycieczki. Sęk w tym, że znał kogo trzeba. Koniak, kawa, czekolada, kwiatki i zdarzają się rzeczy niemożliwe. Pamiątkowy termometr z muszelką z nadmorza, międzyzdroje osiemdziesiąt osiem. Udało mu się te w czasy załatwić prawie cudem. Wszystko to opatulone zielonymi zwojami bluszczu, którego zaszczepkę dostał dwa lata temu od szwagra. Kwiatek mu się rozrósł lepiej niż u niego. Szwagier teraz się zawsze pyta, gdy przychodzi z wizytą, jak on to robi, że kwiatki tak dobrze u niego rosną. Mirek się na takie słowa tylko uśmiecha. Po prostu je podlewam. Ale nie do końca jest to prawda. Mirek dba o kwiatki. Ładnie rośnie mu też paprotka w kącie. A palma jest sztuczna. Zrobić ci herbaty? krzyczy z kuchni Gośka. Herbaty z cytryną! podkreślił. Program satyryczny. Tacy to satyrycy jak teść. Teść zawsze, jak coś opowie, to nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Tylko, że się wypada uśmiechnąć, żeby się nie obraził. Za to jak Mirek powie coś śmiesznego, jakiś kawał albo historyjkę, to wszyscy zaraz wybuchają niepohamowanym śmiechem. Wiesz co, chyba znowu sobie gówniarze robią kawały z windą, woła gośka, która właśnie wróciła ze schowka z przecierem pomidorowym w słoiku. Jeżdżą z dołu do góry cały czas. — Kto? — krzyczy Mirek. — No, ja im zaraz pokażę, gdzie raki zimują. Mirek łapie zapasek i wylatuje na korytarz. Łap za windę, jak ta przyjechała na dziesiąte, i pasem po plecach. Bach, bach, jednego, drugiego. Zmykali jak zające. — Gówniarze, ja wam dam jeździć windą. To se u siebie jeździć, a nie tutaj. Zrobił się czerwony na twarzy ze złości krew się im zachciewa. Jak was złapię, to wam nogi z dupy powyrywam. Wrócił do domu i napił się mleka prosto z lodówki. No, w czym ty żeś wyszedł na korytarz? spytała Gośka. Dopiero teraz Mirek się połapał, że wyleciał jak stał. W kalesonach z dziurą na tyłku. Aż mu mleko stanęło w gardle. Co złego, to nie ja. Państwo Boryczkowie spędzili miłą niedzielę w supermarkecie. Zjedli coś, napili się dobrej kawy z promocji, odpoczęli na ławeczkach tuż przy stoisku ze sztuczną roślinnością i akcesoriami do akwarium, pooglądali trochę sprzętu elektronicznego, włączając w to zupełnie nowe telewizory o niewiarygodnej jakości dźwięku. Wypełnili kilka kuponów, żeby wziąć udział w losowaniu cennych nagród. Zakupili trochę niepotrzebnych rzeczy, jak drogi komplet wierteł do wiertarki udarowej. To zmotywuje mnie do zakupu wiertarki udarowej, powiedział żonie pan Boryczko. Żona zgodziła się na taką argumentację pod warunkiem, że i ona pozwoli sobie na jakąś ekstrawagancję. Mąż zgodził się, nie chcąc psuć panującej miłej aury. To był wspaniały dzień. Dziękuję powiedziała przy wyjściu pani Boryczko i pocałowała męża w rękę. Na parkingu czekał już zakupiony kilka lat temu używany Ford. Zgrzyt pojawił się niespełna dwadzieścia minut później w okolicy ulicy Wincentego Witosa. Na jezdni, tak z metr od krawężnika, leżała nienaturalnie zgięta dziewczyna z kręgosłupem wystającym z karku. Obok duży fiat. O, wypadek! Zainteresowała się pani Boryczkowa. No i co z tego? odpowiedział mąż. Taki wypadek. Zresztą nic się nie dzieje. W zeszłym tygodniu widziałem lepszy cztery trupy na miejscu. Ale ja nie widziałem zwolnij troszeczkę nie będę zwalniał zwolnij to sobie chociaż trochę popatrzę. Nie będę zwalniał, bo się spieszę. A gdzie ty się tak spieszysz? chciałabym wiedzieć, co? Mecz jest. No wiesz co. Mecz to masz co tydzień, a takie coś, to się drugi raz szybko nie zdarzy. W zeszłym tygodniu widziałem, ale ja nie widziałam. To sobie w telewizji zobaczysz, pewnie będzie w kronice relacja. Wiesz co, jaki ty jesteś? Zawsze na nie. Jak cię o coś poproszę, to nie. Prosiłam cię, żebyśmy weszli do sklepu z kosmetykami, ale ty niebo się spieszysz. Chciałam sobie kupić rajstopy, a ty niebo nie ma czasu. Tak samo było z butami i potem co? Jak ja wyglądam? Halinka na pogrzebie ciotki Bożenki była w nowym płaszczu, a ja wyglądałam jak zmokła kura przy niej. Ale widzisz, bo ona ma męża i mąż o nią dba, a nie tak jak ty. Trzy lata chodzę w tej samej spódnicy. Szminki sobie nie mam kiedy kupić, a potem masz pretensje, że inne to potrafią o siebie dbać, a ja to nie umiem. No pewnie, że nie, bo ty zawsze nie masz czasu, jak sobie coś chce kupić. Już nie mam dwudziestu lat, żeby się tak ubierać w byle co. Ja potrzebuję pójść, przymierzyć, dopasować, a nie tak firmyr na szybko, bo ty sobie chcesz mecz zobaczyć, a ja nie mam w co się ubrać. Coś pękło w pani Boryczkowej. Jak nie masz, jak masz? Kupiłaś sobie dzisiaj rajstopy. I buty sobie też kupiłaś. O co ci chodzi? Bo jak cię o coś proszę, to ty zawsze nie masz czasu. Jak cię proszę, żebyś się zatrzymał na chwilkę, do kina nie chodzimy, filmów wideo nie pożyczamy, kablówki też nie mamy, a jak coś można zobaczyć, to ty nie i nie i gadaj tu z tobą. Chcesz to ci zaraz zawrócę, zirytował się mąż. Teraz to ja już nie chcę powiedziała obrażona pani Boryczkowa i zaczęła nerwowo kartkować czasopisma kobiece, z trudem powstrzymując łzy. Cienie i błyszczki. I tego się obawiałem, niestety, właśnie. Obawiałem się, że kobiety srają. Rozumiem, przecież, odlać się odlać się ludzka rzecz. Widziałem na filmach o, o na przykład, o tej dziwce i pijaku w Las Vegas, ale srać? Może coś z tobą nie tak, może jesteś na coś chora, może powinnaś udać się do specjalisty. No przecież nigdy nie srałaś. No powiedz mi, co się z tobą ostatnio dzieje? To wszystko, co mówisz, jest prawdą. Nigdy wcześniej nie srałam i teraz też tego nie zrobiłam. Wydaje mi się, że coś musiało ci się przywidzieć. Tak, to skąd to gówno w muszli? Bociany przyniosły? Sąsiad podrzucił, a może to ja nasrałem, tylko nie pamiętam co? Może to ja powinienem udać się do lekarza! krzyczał. To było dla Wojtka K. nie do pomyślenia. Kiedy się pobierali w zeszłym roku, Monika była piękną, wysoką blondynką. Wbrew powszechnym opiniom, nie była głupią blondynką. Skończyła przecież siedem klas i kurs tańca, to o czym świadczy. Chodzili ze sobą blisko trzy lata bez przerw. W końcu zdecydowali się pobrać. Monika pochodziła z rzeźnicy pod Krakowem i dobrze poznała ciężkie życie na gospodarce, a każdą wolną chwilę przed poznaniem Wojtka spędzała pomagając rodzicom przy plantacji tytoniu. Podczas szkolnych wakacji matka brutalnie ściągnęła ją o 11 rano i zmuszała do prawie 300-metrowego marszu po chleb do sklepu. Poznali się na dyskotece, na którą zdecydowała się pójść, a takiej się sakramencko nie chciało, ponieważ poprosiła ją o to Jola, koleżanka ze szkoły średniej. Jola miała upatrzonego amanta, który zresztą na zabawę nie przyszedł. Gdy tak stały samotne w kącie, podszedł Wojtek i zaproponował Monice taniec. Od razu wpadli sobie w oko. On przystojny jak z obrazka, ona jak malowana. Wojtek codziennie, myśląc o jej wygodzie, mył swój samochód na błysk. Monika czuła się w nim rewelacyjnie. Zaczęły się spotkania, kwiaty, wspólne wyprawy do kina i do teatru. Takiej dziewczyny zazdrościli mu wszyscy koledzy ze szkoły. Zaradna, mądra, uczciwa. Mogła być z palcem w dupie modelką, gdyby tylko chciała, ale ona wybrała życie przy boku Wojtka, co wcale nie oznaczało, że wybrała życie bierne. O nie! Monika interesowała się polityką, lubiła podróżować, lubiła dobre filmy i uważała, że świat mógłby być naprawdę nadzwyczajnym i pięknym miejscem dla wszystkich białych, murzynów, żółtych i żydów, dla wszystkich narodów, gdyby tylko ludzie zrozumieli, że są braćmi na tej maleńkiej zielonej planecie. Monika lubiła też od czasu do czasu ugotować coś pysznego, tak jak ostatnim razem ryż Uncle Benz z jej ulubionym sosem pomidorowym knora. Urodzona kucharka wiadomo, przez żołądek do serca dodatkowo, jako bonus, była piękna i uczynna. Myślała nawet o wzięciu kursu marketingu, albo akupunktury, albo astrologii w każdym razie czegoś orientalnego a tu nagle takie coś. Wielkie mi coś, broniła się Monika. Może niewielkie, ale jest. Zresztą to już nie ma znaczenia. Odchodzę od ciebie. Proszę. Nie odchodź, już nie będę, to się już nie powtórzy, obiecuję. Dobrze. Zostanę. Wybaczam ci, ale musisz wiedzieć, że bardzo zawiodłem się na tobie i nie będę mógł kupować ci tylu wspaniałych prezentów co dawniej. Chcę też, żebyś wiedziała, że nasze życie nigdy już nie będzie takiej, jak dawniej. Nie będę przecież mógł normalnie żyć z tą świadomością, że moja kobieta, moja żona, w którą wierzyłem i którą kochałem, że ona to potworne. Szkoda mi słów. Teraz to nawet sobie nie myśl, że pozwolę ci przytyć. Nawet sobie nie wyobrażaj. Koniec tego dobrego. Zakończył dobitnie i ze złością. Wojtek był dobrym mężem, a jak wypił, stawał się bardzo rozmowny i śpiewał różne wesołe piosenki. Dusza towarzystwa, złote serce, złote rączki. No, złoto, nie człowiek. Róża wiatrów. Ale te reklamy coraz głupsze, mówił do lustra w windzie Marcin. No, coraz głupsze. Są rzeczy, które się tym specjalistom od reklamy nie śniły, że na ten przykład nie kupię sobie tego pieprzonego Vitamixu po pieprzonej promocyjnej cenie, ale zajdę do apteki i powiem Joli, żeby mi to odpaliła i lepiej wyjdę niż na tych waszych promocjach, irytował się Marcin. Dziewczyna, 28 lat i nic. Żadnego chłopa na widoku. Pewnie, żebym jej włożył. Ażby skwierczało, tak bym jej dogodził. Odpocząłbym se wreszcie w końcu od Marty trochę. Marta nie dba o siebie. Włóczy się po domu w tych rozepchanych rajtuzach i żółtym szlafroku. Ma coś wiecznie na twarzy: a to maseczkę z ogórków, a to z pomidorów. Już zapomniałem, jak naprawdę wygląda. Przecież, jak gdzieś wyczytałem, coś takiego, taki widok, nie wpływa korzystnie na pożycie małżeńskie. Pomniejsza jej atrakcyjność w moich oczach. Kto wie, jak to się może skończyć? No i proszę. Tutaj taka jolka, ładna, zgrabna, wszystko co chłopu potrzeba, wszystko na swoim miejscu, z przodu, z tyłu. A Marcie przeszkadza, że pierdzę. No, to już pierdnąć sobie we własnym domu nie można? Co? A kto frizował całą łazienkę? No kto? A kto panele położył na przedpokoju, duch święty, co? O tym nie pomyśli, tylko żebym pierdział w łazience, a nie w pokoju przy telewizorze, bo ona musi wietrzyć. Wielka mi rzecz, pierdnąć sobie. I tak nikt nie słyszy. Pierdzę, bo mi jedzenie złego gotuje. Pretensje ma wielkie, to niech mi kupi coś lepszego, to przestanę. Skubana się znalazła. Węch ma wyczulony jak lew. Ażebym tak po chamsku, głośno, ale nie, ja po cichutku, nie przeszkadzam nikomu. No ale jej przeszkadza: królewna się znalazła. A jak kiedyś w windzie ta klępa z dziesiątego pierdnęła, to nikomu nie życzę. Czekam sobie jak normalny człowiek na windę, wreszcie zjeżdża po godzinie i wychodzi. Dzień dobry, dzień dobry, kulturalnie jak człowiek mówię, bo jak inaczej z sąsiadem trzeba dobrze żyć. Nigdy nie wiadomo, kiedy ci będzie czegoś potrzeba. A to kwiatki poodlać jak się na urlop pojedzie, a to przypilnować trochę domu, żeby kto czego nie wyniósł. Dzień dobry, mówię i wchodzę. A tu taki bas, wali jak z kibla po dobrym sraniu. Powietrze było aż ciemne od pierdów, no nie przesadzam. No to pięknie, myślę sobie. Niech kto teraz tylko wejdzie, to pomyśli, że to ja. I modlę się, żeby nikt nie wsiadł. Zatrzymałem się między piętrami, żeby to wywietrzało, bo jak można. A to za diabła nie chce mi wywietrzać. Musiałem tak z dziesięć minut stać, aż się ludzie z dołu pytali, czy pogotowia dźwigowego nie wezwać, co oni tam muszą jadać. I ta Marta moja tak mi życie psuje. Jakbym jeszcze Bekał albo muszlę zabrudzoną zostawił, to rozumiem, ale takie rzeczy? Niemcy pierdzą i to się u nich uznaje za rzecz kulturalną. Tak po jedzeniu sobie upuścić wiatrów, to nawet dla gospodyni to jest splendor, bo znaczy, że dobrze gotuje. W Anglii tak samo, tylko u nas, jak zwykle, wszystko musi stać na głowie. No co tam z tą windą, krzyczał ktoś z dołu. Zepsuła się? No, odpowiedział głośno Marcin. Zepsuła się. Zwyczajni, niezwyczajni. Marek zabił swoją rodzinę, ponieważ owego dnia był bardzo, ale to bardzo zestresowany. W szkole dowiedział się, że próbna matura wyszła dość kiepsko, a na dodatek jego dziewczyna i ona zresztą coś tam kręciła nosem, że nie ma niby ochoty pójść z nim na wieczorny seans, chociaż wcześniej się umawiali, że pójdą na pewno. A warto, bo chyba dobry film właśnie grali w kinie. Marek zastanawiał się chwilę nad wyskoczeniem z dziesiątego piętra, jak taki jeden student. Mówili o nim w wiadomościach, ale nie. Zdecydował się jednak na drugą możliwość. To był poniedziałek. Marek spojrzał na horoskop i wyczytał, że osoby urodzone w poniedziałek czyli prawie jak on bo on się urodził we wtorek przeżywają silne wzruszenia, są nadwrażliwe i łatwo wpadają w apatię. No, i jeszcze, że zmienność nastrojów, no i coś tam. Pięknie, pięknie, pomyślał Marek, i wszystko od razu mu się zgodziło. Na dodatek, jak na złość, było tuż, tuż przed pełnią, no więc matkę tak po południu, po teleekspresie zaszlachtował nożem, młodszego brata też, no ale na ojca musiał czekać dość długo, żeby wrócił w końcu z pracy. W telewizji same głupoty nie było że żywcem co robić, nawet jeść mu się nie chciało. Ogo już do końca podminowało. Zdenerwował się maksymalnie, Także jak stary wrócił, to mu nie darował i tłukł go młotkiem, aż się zmęczył. Miał do tego zupełne prawo, był dzieckiem wrażliwym i niekochanym. Ojciec nie chciał mu dać samochodu na wyjazd na Słowację. To skandal! Ojej, ale się w tym domu nabrudziło i kto to teraz będzie sprzątał? Jednak żałował, że zabił mamę, bo ona by dała radę. Zaradna gospodyni z niej była, jak mówił zawsze tata. Marek poszedł do kolegi na komputer. Wrócił, ale w mieszkaniu było nie do wytrzymania. Śmierdziało strasznie. Zawsze są z nimi jakieś problemy. Marek zatykał sobie nos, ale to nic nie dawało. Oglądnął więc tylko serial i poszedł spać do garażu. A jak to było z tym taksówkarzem? Marek zaraz sobie przypomniał. Ten miły pan po prostu nie chciał wykonywać moich poleceń. Zastanawiał się, przecież wyraźnie mu powiedziałem: ty, kutasie, będziesz teraz kurwa jechał tak jak ja chcę, albo cię zajebie. A ten pan nie chciał. Pewnie mu się wydawało, że niezły z niego cwaniaczek, bohater. Na no, oglądał się głupich filmów i tyle. Jednak ta telewizja to robi ludziom wodę z mózgu, bo chciałem się tylko przejechać. Przecież jakby wykonywał moje polecenia, to bym go puścił. Albo i nie. Sam już nie pamiętam, jak to było. A to był taki dobry nóż komandoski. Nie mogłem go za buca wyciągnąć spod żeber. Trochę za niego musiałem odpalić kapuchy. Diabli nadali tego jebanego taksówkarza. Marek od kilku miesięcy chodzi na pakownie, Jest silny. Byle kto z nim nie zadrze. Nie na darmo się mówi, że przystojnemu i zadbanemu mężczyźnie już od pierwszego spojrzenia ludzie przypisują pozytywne cechy charakteru. Zupełnie jak ta suka ze sklepu. Ale ona się pomyliła, zaśmiał się w duchu Marek. Dostała tak, że nie pamiętała, jak ma na imię. A na łapę to położyłem Maćka, chwalił się Sukin syn, że jest lepszy. <laughs> Marek jeszcze nie wie, gdzie pojedzie na wakacje, no i czy z Iwoną. Podoba mu się Ewelina. Taka mała pipa z Prokocimia. Jest niezła. Mały włos, a już ją chwyciłem za cycka. I nie będzie mi mówił buc Rosławski, że nie pasujemy do siebie. O, tu mi się trądzik na brodzie zrobił. Widziałem ostatnio niezłą beżową kurtkę o militarnym kroju diesla. Zajebista. I chyba sobie kupię na urodziny. A teraz bym się zimnego piwa napił. Ale ten świat jest zakręcony. Ta Salma Hayek, to jest dopiero niezła dupa. Ojej, Demi Moore też. Markowi się same oczy zamykały. Przyszłość się tymczasem zapowiadała świetlanie. Do 2023 roku energia uzyskiwana z promieniowania słonecznego będzie zaspokajać około 50% potrzeb ludzkości. A pewna amerykańska firma dysponuje technologią, która pozwoli na wprowadzenie w ciągu dwóch lat nowej generacji mikroprocesorów, szybszych i mniejszych układów, dysponujących mocą przetwarzania kilkakrotnie większą niż dzisiejsze, nawet najbardziej zaawansowane projekty. Zbliża się poza tym koniec wieku, a nawet całe tysiąclecie się kończy. Przepowiednie głoszą nadejście kataklizmów, wojen, czy wręcz końca świata. Ale wszystko to jest bez znaczenia w sytuacji, gdy według wcześniej formułowanych prognoz w ciągu najbliższych lat ma nastąpić 300% wzrost transakcji zrealizowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych. Śmiech i śmierć wyszczuplają. Śmiej się tak często, jak tylko jest to możliwe. Najlepiej tak mocno, by rozbolały cię mięśnie brzucha. Sto serdecznych śmiechów spala tyle kalorii, co dziesięciominutowy jogging. Możesz też płakać, podczas silnego płaczu również spalisz mnóstwo kalorii. Zatem, jak cię chłop bije, nie narzekaj, bo być może stara się dbać o twoją linię. Seks to też sposób na zrzucenie zbędnej wagi, albo można troszkę pomyśleć. Na połączenia między neuronami w mózgu też potrzeba trochę energii. Możesz zastanowić się na ten przykład nad jakimś pieprzonym problemem. Albo nie, rozwiąż krzyżówkę. Albo się pocałuj w dupę. To dopiero gimnastyka. Kazek wtrąbił właśnie kurczaka z pieczarkowym sosem oraz porcją frytek. Jest najedzony na maks. Jest tak objedzony jak bąk, że aż mu się niedobrze zrobiło. Odpoczywa na fotelu i dalej już nie wie, co ma z sobą zrobić. Przecież kupił psa i głaszcze go. Przecież myśli pozytywnie. Zaczął nawet odczuwać w sobie obecność wszechświata, a nade wszystko stara się być dobrym człowiekiem. Już nawet rozmawiał o tym z sąsiadem z dołu. No nie, teraz to on musi koniecznie się udać do toalety. Kazek lubi dobre filmy. Nade wszystko lubi podróże. Wydaje mu się też, że przeżył śmierć kliniczną, a ostatnio nawet interesuje się reinkarnacją. Doszedł do wniosku, że w swoim trzecim wcieleniu był jakimś wpizdem mędrcem na wschodzie. Jebać ich, jebać ich wszystkich, krzyczy Kazek, gdy mu pokazują migawki. Coś tam stłumienia zamieszek. Właśnie przecież na wschodzie. Kazek odruchowo zmienia kanał, nerwowo ściska palce i teraz się zastanawia, patrząc na cztery czekoladowe laski na teledysku, którą by zerżnął najpierw. A jego kobieta sporządza cicze w kuchni i przekrzykuje telewizor. Ja przecież byłam zdolna, mogłam zrobić karierę naukową. Droga otwarta, teraz nie mam nawet na dobre kosmetyki. Niszczę sobie skórę tym dziadostwem. Gdybym ja wiedziała, gdybym ja nie była taka głupia, bo się o mnie starał i Krzysiu i Michał, ale gdzie ja wtedy rozum miałam, gdzie ja miałam oczy? Zły urok, nic innego. Celulit mi się zrobił, chyba się poddam sztucznemu zapłodnieniu. A co mi zależy, a może byśmy pojechali do ciechocinka? Ktoś mi mówił, że tam jest ładnie. Gdzieś czytałam, że wokół komputera powstaje pole elektrostatyczne, a to potem wywołuje depresję komputerową. Słuchaj, a może ty jesteś impotentem? Bolą mnie jajniki. Nogi mnie bolą, głowa też. Wszystko mnie boli, już sama nie wiem, co mam robić. Pies znowu narobił na dywan. Nie mam czasu iść do fryzjera. O, przepis na kremową zupę marchewkową. Ale marchewki nie kupiłeś? Kupiłeś? Co? O Jezu, a co ja ci na to poradzę? Dobrze wiesz, że ja też mam pracę, też muszę rano wstać, też się spieszę. A co ty myślisz, że praca agenta ubezpieczeniowego to takie byle gówno, a ty nie wiesz, jak ja się muszę nachodzić, jak mnie nogi bolą! żachnął się Marek i coś zjadł. Dopiero późnym wieczorem, gdy żona kładzie się spać, Marek staje przed wielkim lustrem w łazience i zaczyna zachowywać się jak gwiazdor. Rozdaje autografy i uśmiecha się a wszyscy wokół są urzeczeni tą dziwną prostotą, z jaką Marek wysiada z potężnego, kremowego kadilaka. Tylko przez chwilę wydaje mu się, że w tych białych spodniach wygląda trochę grubo, jakby tym gestem starał się zaświadczyć, że ich kocha, że w głębi duszy jest taki jak oni. Krystyna stoi przed nim, a łzy rozmywają jej starannie dobrany na wieczór makijaż. Krystyna błaga go, ażeby pozwolił jej zostać. Krystyna klęka przed nim, dotyka ustami jego stóp, ale on jest nieubłagany. Jest nieziemsko piękna, ale on odtrąca ją i odchodzi, czemu towarzyszy pomruk uwielbienia zebranych. Albo nie. Po długich prośbach zabiera ostatecznie Krystynę na bal i zabawa trwa do samego rana. Potem pozwoli jej odejść, a ona odbierze sobie życie, bo go kocha. <laughs> Uśmiecha się na to Marek i potem sru spać. Co nam jeszcze potrzeba? Łojoj, to ty już chodzisz do szkoły? Bo ja myślałem, że do przedszkola. A ty to już jesteś bardzo duża. To mamusia się już nie boi puszczać cię samej do szkoły, co? Pogłaskał dziewczynkę po głowie i przełknął ślinę. Wcale nie miał ochoty wysiadać, gdy tak gładził ręką główkę małej, lecz Winda zatrzymała się nieubłaganie na jego piętrze. Na wojnie, jak na wojnie, trzeba wysiąść. Umiał sobie wiele wytłumaczyć, a przez to z pewnych rzeczy zrezygnować, choć wzruszyło go to nieoczekiwane spotkanie. Pomaleńku otwierał drzwi do mieszkania, jakby bał się, że gwałtowny ruch zgasi przyjemne wspomnienie. Otworzył drzwi i włączył odbiornik telewizyjny oraz radejko. Kawalerka wypełniła się ciepłymi dźwiękami. Gdybym miał piloty, westchnął, wszystko odbywałoby się dużo szybciej. Pan Jan był zwyczajnym człowiekiem, zupełnie, że zwyczajnym. Każdego ranka, w ramach zabijania czasu, udawał się tramwajem na pobliski bazar, w nadziei, że zakupi coś taniego. I często mu się to udawało. Przynajmniej takie miał wrażenie. Na pewno tanie były wielostronicowe krzyżówki, tylko że większość z nich już przerobił i teraz pozostaje mu tylko przyjemność bycia omnibusem we własnym domu, która zresztą jest przyjemnością bez pokrycia to znaczy, nie może z niej skorzystać. A już w żaden sposób pokazać jej światu. No, chyba że zaglądając w tramwaju przez ramię zdoła komuś podpowiedzieć parę haseł. Tylko że oni tego nie lubią. Nie lubią, jak im się patrzy przez ramię, a co dopiero, żeby do nich mówić. Tramwaj to jak konfesjonał. Należy w nim zachować pobożną cześć i ciszę. Pan Jan z zapałem kolekcjonował miesięcznik detektyw. Każde dziesięć egzemplarzy oddawał do introligatora, dzięki czemu wyglądały potem na półce jak okazała, opasła książka. Uwielbiał filmy o przyrodzie, zwłaszcza te, w których lwy pożerają małą antylopę. Sporo też w życiu przeszedł. Widział Wietnam, widział wojnę w byłej Jugosławii, widział katastrofę tankowca u północnych wybrzeży USA, widział demony wojny z Lindą w roli głównej. A odcinki Beverly Hills ma w zasadzie wszystkie nagrane na kasetach na podwójnej prędkości, żeby się więcej zmieściło. Nie widział Titanica, ale i tak nie lubi tych aktorów. Natomiast bardzo lubi gotować. Należy do ludzi, którzy potrafią stworzyć coś z niczego. Ostatnio wysłał do gazety swój własny patent przepis na jelita. Jak niedelikatnie jakby nieświadomie nazwał flaki, nadziewane pastą jajecznicowo-bryndzową, no tylko że nie wydrukowali. Do gazety wysłał też przy okazji swoje zgłoszenie do rubryki Spotkajmy się. Prosił o kontakt, panie w każdym wieku, najlepiej puszyste. Bardzo podoba mu się sąsiadka, wdówka. Korpulentna, dobrze ubrana, w średnim wieku, bezdzietna. Idealna partia. Smażąc wątrobę wyobraża sobie, że pochodzi z jej ciała i chichocze. Marzą mu się hamburgery zrobione z mózgów ludzkich z dużą ilością cebuli, ale smażonej i ostrej papryki. Mieszkanie widmo Jeżeli schwytany przez funkcjonariuszy w mieszkaniu państwa M tłumaczył się jak mógł, że nie wszedł tam z zamiarem rabunkowym. Prawda była jednak taka, że podczas zatrzymania na klatce schodowej przez schodzących z góry funkcjonariuszy, trzymał w trzęsących się rękach talerz ciepłej, zabielanej śmietaną zupy ogórkowej, w kieszeni jego szlafroka znajdował się zaś budzik. Panowie, tak, owszem. Wtedy pobiłem konkubinę, bo zdradzała pewne ku temu symptomy, że jak się jej nie uderzy, to zacznie głupio gadać, przyznaję. Poniosło mnie tak zwyczajnie, jak chłopa. Bo który chłop, panowie władza, który chłop wytrzyma, kiedy mu nad uchem jęczy baba? Owszem, do piwnicy pana Staszka dostałem się siłą, ale stało się to prawie mimowolnie. Siła nieczysta podkusiła. I miałem taką ochotę na kompot z truskawek, a były przesłanki ku temu, że pan Staszek takowy będzie posiadał. No i co z tego, że zabrałem sanki? I tak by je wyrzucił. Akumulator? Przecież był zużyty. Ja przyznaję, panowie, że moja przeszłość, niechlubna troszkę, obfitowała być może w chwilę zamroczenia moralnego, ale teraz niech mnie ręka Boska broni. Teraz nie wszedłem tam ze złymi zamiarami. To był tak środek dnia. W pracy nie byłem, bo pracy nie posiadam. Zrobiło się tak nagle złowieszczo cicho i głowa mnie ni z tego nizowego rozbolała. Telewizor oglądany zgasł. Prądu też nie było, a przerwy w dostawie przecież nikt nie obwieszczał. Wyszedłem z nudów zapalić papierosa na klatce, i jak już jestem na klatce, to patrzę. A u nich drzwi uchylone prawie że na oścież. Patrzę tak, na podłodze panele, mały dywanik, w rządku stoją buty, płaszcze wiszą, boazeria na ścianach, lustro duże, kryształowe. No i mówię, tak z sąsiedzkiej uprzejmości. A to się u państwa trochę pozmieniało, panele, boazeria, cho, ho, gdybym tak ja miał czas, to bym też jakiś remoncik u siebie strzelił. A tu żadnej odpowiedzi, więc wołam, halo, halo, proszę państwa, jest tam kto? Bo wiedzą panowie, jak to tak, w środku dnia, drzwi na oścież, a nikogo w domu? Przecież może kto wejść i co wynieść? Tyle się teraz łatajstwa kręci po blokach, że aż strach. I tak się zainteresowałem z sąsiedzkiego braterstwa, bo jak sąsiad sąsiadowi nie pomoże, to kto, panowie, no kto? Wchodzę dalej i nawołuję. Rzucam okiem na płaszczyki, piękne, delikatne. Gdybym tak ja mógł taki swojej sprawić, to by było. Idę dalej po i pytam cały czas, czy ktoś jest, czy nie. Po prawej pokój, łazienka na wprost. Wchodzę na lewo do dużego pokoju, otwarty na oścież. A na stole stoi zastawa, kompot rozlany po szklankach i papieros sietli w popielniczce. Telewizor idzie z lekka ściszony, talerze pełne zupy i łyżki niektóre w talerzach. Dziwne to niezmiernie. I taki się nagle ni stąd ni zowąd głodny zrobiłem, że łaps za talerz i do wyjścia. I pomyślałem sobie że to dobrze, bo dziś gotować musiał nie będę ależ pomyślałem oddam później, a budzik mój i to mnie panowie tak zastali z tą zupą ogórkową na klatce schodowej. Ot i cała historia. Żeli, niestety niezbyt dobrze dla funkcjonariuszy, mówił prawdę. Niestety, bo zamknęliby go po prostu i dostałby po łapach i sprawa by się zakończyła. A tak, masz babo placek, nie wiadomo co dalej. Wszystko na swoim miejscu, sprzęty, biżuteria, samochód przed blokiem stoi, na stole zupa ciepła rozlana, a w kuchni drugie się dogrzewa na małym gazie. Buty w rządku stoją, no słowem, wszystko jest tak jak być powinno w to leniwe popołudnie. Tylko brak aktorów tego dramatu. Co u licha? Maga. Zdarzały się tutaj już przypadki pojedynczych zniknięć, ale jakoś zawsze się wyjaśniały. Bo na ten przykład pani gondol zniknęła, ale znaleziono ją niespełna tydzień później pociętą w reklamówce nad skrajem rzeki. Zwłoki młodego paska zwęgliły się w bunkrze, a pewnie by ich nie znaleziono, gdyby nie pies. Najdłużej szukano tomka swobody, ale w końcu okazało się, że leży na cmentarzu w pustym grobowcu z ranami kłutymi klatki piersiowej. Nie znaleźli tylko kudewy, ale może to i dobrze, i tak był przez ludzi nielubiany. Znikały też bezpowrotnie samochody, radia samochodowe i rowery. Któż mógł powiedzieć, jaka siła za tym stoi? Pojawiały się za to niespodziewanie noworodki na śmietnikach i na klatkach schodowych. Niektóre uduszone, niektóre nie. Wszystko w ramach pewnej ludzkiej miary. Dało się to w każdym razie jakoś objąć rozumem. Ale teraz? Znikli państwo M. Znikło młode małżeństwo od ogonów, znikł samotnie mieszkający emeryt Jan D. Zawsze te same okoliczności. Gorąca zupa na stole, telewizor idzie, radio idzie, słychać jeszcze spuszczaną wodę w ubikacji i nikogo, kto by ją spuścił. Jak to wytłumaczyć? I kto będzie następny? Ja nie chcę znikać lamentowali zebrani przed blokiem. Mam rodzinę, dzieci na utrzymaniu. A ja jestem właśnie w trakcie budowy altanki na działce w Wołowicach, żalił się pan Boryczko. Nie widziałam jeszcze tytanika, a podobno dobry. Niepocieszona odezwała się Jola. Skaranie boskie na was, darła się na takie słowa z okna na pierwszym piętrze stara Kolasiowa. Do kościoła nie chodzicie. Księdzu na tace nie dajecie, abyście chcieli nie znikać. Komuchy przeklęte. Czerwone diabły, psie krwie ale ludzie jej nie słuchali, bo jest stara i głupia. Co ona może o życiu wiedzieć? Pewnie nawet nie umie obsługiwać pilotem telewizora. Na osiedlowym zebraniu doszło do kompromisu i porozumienia, choć niełatwego, że znikanie jest wynikiem działania jakiejś nieludzkiej siły. Pewien magister ekonomii, z racji swego wykształcenia, stwierdził z pełnym autorytetem, że są to reminiscencje magnetycznych oddziaływań wielkiego wybuchu. Sala entuzjastycznie klaskała, lecz teoria ta nie została przyjęta ze względu na obecność siatki rodzinnych powiązań pomiędzy zarządem spółdzielni. Złożono także wniosek, by do Morosłego teoretyka nauki poddać surowej lustracji, a następnie spalić na stosie. A przy okazji obiecano dokonać niezbędnych reparacji i wyregulować rzeczywistość za staną. Nieszczęsnego magistra wyratowała niejaka pani M., która przyznała, że od pewnego czasu miewa i utrzymuje stosunki seksualistyczne z powodem. Żonie ekonoma nie było w to graj. W rezultacie znikł jako następny. Teraz ludzie byli już pewni. To wynik jakiegoś eksperymentu wojskowego, sponsorowanego, a jakżeby inaczej, przez ułop i elity kościelne. Nie mając zatem powodów do strachu, bo rzeczy nazwane tracą na straszności, odetchnęli z ulgą i syci, poddali się spowolnionemu biegowi wydarzeń na monitorach, a z góry zjechał talerz dymiących pierogów z mięsem. Nagle wszyscy jak jeden mąż poczuli nieprzepartą potrzebę oglądnięcia jakiegoś serialu. Takiego, żeby można było nie zwracać uwagi na treść, tylko patrzeć, odpoczywać i radować się kolorami, albo przynajmniej jakiegoś teleturnieju, gdzie można zgadywać hasła i cieszyć się z tego. Rozeszli się do domów, a w lodówkach psuł się cichcem jogurt. Jedna tylko babcia Kolasiowa, rozłożona w oknie na poduszce z prawdziwego gęsiego puchu, wystawiała czułki jak tylko mogła najdalej, dokonując uważnego przeglądu przestrzeni konsumpcyjnej rozwiniętej wokół bloku. A ta się różowiła lubieżnie od czołówek i pilotów. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.